kapłanom i osoby żyjące we wspólnotach zakonnych zawsze wymagała odwagi wobec zewnętrznych przeciwności, całkowitego zawierzenia i zaufania mistrzowi z Nazaretu. Wymagała zawsze modlitwy, dawania świadectwa, ofiary, a także twórczego poszukiwania sposobów, jakimi najlepiej głosić orędzie Bożego Królestwa. Tak było zawsze od początku istnienia Kościoła. Nie inaczej jest dzisiaj w XXI wieku. Czasy, w jakich żyjemy, nie są może zbyt łatwe dla wypełnienia posługi zakonnej i kapłańskiej, ale nie są też wyjątkowo trudne. Natomiast ze względu na okoliczności jesteśmy powołani do tego, aby towarzyszyć wiernym ich drodze do domu Ojca, aby dzielić ich radości, smutki, problemy i krzyże. Musimy być świadomi trudności, jakie spotykamy na swojej drodze, ale i znaków nadziei, które towarzyszą naszej wędrówce do niebieskiej ojczyzny. Powołanie jest najwspanialszym i najbardziej zaszczytnym zadaniem, jakim może zostać obdarowany przez Boga człowiek. Misja bycia heroldem Najwyższego Króla, jak to zostało objawione świętemu Franciszkowi, jest powołaniem wyjątkowym. Polega ona bowiem na zaangażowaniu całego życia w to, co najważniejsze. Głoszenie chwały Bożej i w troskę o zbawienie każdego człowieka. Żaden artysta, uczony, twórca, polityk, władca, multimilioner nie może się poszczycić znośniejszym powołaniem. Bo powołanie to jest obdarowaniem ludzi samym. Zarówno poprzez zasiewanie Słowa Bożego w ludzkich sercach, jak i poprzez karmienie ludzi ciałem Chrystusa, który wstępuje na ziemię właśnie przez posługę kapłana. A kapłan, sprawując sakramenty, poświęca całe swoje życie dziełu uświęcania człowieka, dziełu jego pojednania z Bogiem, pomagania mu w drodze do Królestwa Bożego. Ta wielka godność powołania jest niewątpliwie podstawowym źródłem nadziei i siły w naszej posłudze. Powołana osoba wie, że jest potrzebna Chrystusowi, by kontynuować Jego misję, to znaczy, by być Jego rękami, głosem i sercem. I to poczucie bycia potrzebnym innym jest chyba największym znakiem nadziei w kapłańskim i zakonnym życiu. Współczesny świat daje nam oprócz widzialnych zagrożeń również wiele powodów do entuzjazmu, optymizmu i radości. Łatwo zauważyć, że wielu współczesnych ludzi często po bolesnych doświadczeniach egzystencjalnych szuka Boga. To doświadczenie ludzkiego głodu Boga daje nam motywację do pracy i wysiłku. Niewątpliwie ważnym czynnikiem wspomagającym nas w posłudze jest życzliwość ludzka, zwłaszcza parafian, wśród których żyjemy. To ich modlitwa, drobne gesty przyjaźni sprawiają, że każdy dzień posługi możemy rozpoczynać z radością, uśmiechem i optymizmem. Kolejnym znakiem nadziei jest międzyludzkie poczucie solidarności, które ujawnia się we wsparciu, jakie przychodzi od innych ludzi, szczególnie tych nieznanych. To wsparcie, czy to z różnych fundacji, czy przy okazji głoszenia kazań, pokazuje, że w ludziach znajdują się olbrzymie pokłady dobra, że ludzie są dobrzy i chcą być dobrzy. W oparciu o to dobro możemy zdziałać wiele dla Królestwa Bożego. Dlatego potrzeba uwrażliwiać siebie i innych na wdzięczność za okazywane wsparcie. To ono bywa przecież znakiem solidarności z naszym Kościołem. Szanujmy te gesty życzliwości i módlmy się zawsze za naszych dobroczyńców. Innym jeszcze znakiem nadziei są liczne ruchy i wspólnoty odnowy życia chrześcijańskiego w Kościele. Jest ich coraz więcej. One potrzebują kapłana, aby im służył i wskazywał drogę. Ludzie, zwłaszcza młodzi, pragną tworzyć żywy Kościół. Szukają nowych form modlitwy, szukają duchowych kierowników. Szukają wśród kapłanów i osób zakonnych autorytetu.
Dlatego tym łatwiej jest zebrać wokół siebie wspólnotę nie tysięcy wiernych, bo ich nie ma, ale tych pojedynczych, którzy są z nami. Znakiem nadziei jest również to, że pojawiają się nowe formy ewangelizacji. Oprócz tradycyjnych sposobów duszpasterstwa w Kościele, pojawiły się też już od dłuższego czasu formy apostolatu przez media. Są księża i osoby zakonne, którzy świadomie prowadzą strony internetowe i codziennie poświęcają określoną ilość czasu, aby odpowiadać drogą elektroniczną na pytania i problemy wiernych, zwłaszcza ludzi młodych. Zapewne wielu z Was korzysta z takich stron, chociażby korzystając z nich w przygotowaniu kazania czy katechezy. Miejmy i my odwagę wejść na taką drogę ewangelizacji. Większość ma dostęp do internetu i dobrze się nie posługuje. Widać to w różnych relacjach sprowadzonych dzieł we wspólnotach parafialnych. Dzielmy się na nich swoimi mądrymi kazaniami, konferencjami, refleksjami na temat dobrej lektury duchowej. Niech nasza obecność wśród ludzi będzie również i dla nich nadzieją, aby mogli powiedzieć, że jesteśmy blisko nich, dzieląc ich troski i zalecając ich duchową rozterką. Moi drodzy, dostrzegając znaki nadziei, będąc za nie wdzięczni, zatrzymajmy się na chwilę nad zadaniami, jakie stają przed nami. Święty Jan Paweł II tak je zdefiniował w adhortacji Ecclesia in Europa z roku 2003. Orędzie o Jezusie Chrystusie musi dotrzeć również do współczesnej kultury europejskiej. Ewangelizacja kultury winna ukazać, że również w tej dzisiejszej Europie można żyć w pełni Ewangelią, pojmowaną jako droga, która nadaje sens istnieniu. W tym celu duszpasterstwo musi wziąć na siebie zadanie kształtowania mentalności chrześcijańskiej w zwyczajnym życiu. W rodzinie, w szkole, w środkach społecznego przekazu, w świecie kultury, pracy, ekonomii, w polityce, w wykorzystaniu wolnego czasu, w zdrowiu i w chorobie. Trzeba krytycznie, ale ze spokojem spojrzeć na aktualną sytuację kulturową Europy i poddać ocenie nowe tendencje, ważniejsze fakty i sytuacje naszych czasów w świetle centralnego miejsca Chrystusa i chrześcijańskiej antropologii. A zatem zdaniem świętego Jana Pawła II, kapłan, duszpasterz i osoba zakonna ma odważnie podjąć wysiłek oraz pomagać innym prowadzić Chrystusa i Jego Ewangelię we wszystkie obszary życia ludzkiego. Poczynając od rodziny i szkoły, po media i politykę, to olbrzymia przestrzeń działania, która staje przed nami. Aby to wypełnić, osoba powołana przez Boga musi sama być człowiekiem Bożym, a więc takim, który przez modlitwę żyje w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem. Ma być człowiekiem bezkompromisowym, dającym swoim życiem przykład tego, że dla niego Pan Bóg jest najważniejszy. Ma być człowiekiem odważnym, nie idącym na układy ze światem winią politycznej poprawności. Ma być wrażliwy na potrzeby bliźnich, spiesząc im z pomocą. Ma szukać różnych form dotarcia do człowieka, wykorzystując także najnowocześniejsze zdobycze ludzkiej myśli. Ma być człowiekiem zdolnym do ofiary, do codziennego składania swego życia wraz z ofiarą Chrystusa za zbawienie świata. Czyli tak naprawdę w myśli świętego Jana Pawła II mamy być autentycznie Bożymi. Osobiście ufam tym wskazaniom i wierzę, że autentyczność naszego powołania jest najlepszą zachętą dla ludzi młodych, aby odpowiedzieli na wezwanie Boże. To nasza postawa ma być dla nich gwarantem szczęśliwego poświęcenia się Bogu. Niech więc inni, widząc w nas ludzi szczęśliwych, autentycznych, pełnych nadziei i świadomych swoich obowiązków, pójdą naszym śladem i wybierają Boże powołanie tak do kapłaństwa życia zakonnego,
czy jako osoby świeckie do świadomego chrześcijaństwa we wspólnocie rodzinnej. To tyle myśli, które powoli nas będą wprowadzać w ten rok modlitw.